Cześć, witajcie w pierwszym odcinku nowej starej serii Programista po emigracji. Skąd tytuł? Miałem na kanale serię Programista na emigracji, ale aktualnie z tej emigracji wróciłem i może znowu kiedyś pojadę. Czyli aktualnie jest to seria Programista po emigracji, może kiedyś znowu będzie się nazywała Programista na emigracji. Zobaczymy. Krótkie przypomnienie, o czym jest ta seria. Są to tematy związane nie tylko z programowaniem. Gdy mam ochotę pogadać o czymś innym, to jest o czymś innym. Ale generalnie jest to kierowane dla osób, które chcą zacząć pracę jako programista, ewentualnie już pracują i chcą jakieś wskazówki. Dla osób spoza branży też pewnie część materiałów jest przydatnych, ponieważ nie zawsze są tematy związane z programowaniem, tylko są takie różne off-topy, z których można coś wynieść. Nowe materiały pojawiają się znowu co 2 tygodnie, było trochę przerwy, programistę na emigracji nagrywałem regularnie co 2 tygodnie od początku roku, było z 5 tygodni przerwy, ponieważ musiałem się przeprowadzić, trochę formalności załatwić, jeszcze wszystkiego nie załatwiłem, ale mogę nagrywać programistę po emigracji teraz co 2 tygodnie i w międzyczasie może czasem jakieś inne materiały. Te inne materiały są oczywiście mniej regularnie, jedyna regularność na tym kanale to jest seria Programista po emigracji. Treść zawsze macie jako wpis na blogu, przeważnie, czasami zdarzy się, że nie dam rady, ale generalnie 90% odcinków Programisty po emigracji, na emigracji będzie jako wpis na blogu lub jako film, co kto lubi, i czasami jako podcast. Podcast jest najczęściej po prostu wersją audio filmu, gdy jest oczywiście możliwe, ponieważ czasami dużo pokazuję na ekranie i w tym momencie podcast nie ma sensu, czyli zawsze gdy podcast ma sens, to można pobrać MP3 podcastu i posłuchać sobie gdzieś po drodze. Tyle jeżeli chodzi o wstęp związany ze zmianą nazwy oraz przerwą serii. Teraz przejdźmy do tematu odcinka, a tematem są pierwsze zadania programisty. Jakiś czas temu poprosiłem na blogu oraz na YouTubie, by osoby, które mają taką możliwość, podesłały mi ich pierwsze zadania jako programista. Ponieważ dużo osób o to pyta, że gdy zaczną pracę, jakich pierwszych zadań się spodziewać, mógłbym opisać parę moich pierwszych zadań, ale co lepszego można przeczytać niż faktyczne zadania osób, które pracują w branży, dlatego zebrałem to wpis na blogu oraz ten materiał tutaj. Jak prawie zawsze, jeżeli wolicie sobie to przeczytać zamiast słuchać mojego gadania, to zapraszam na bloga, a jeżeli chcecie słuchać tego gadania, to zapraszam dalej. Kolejność osób w liście i zadanie zgodna z tym, jak dostałem maile, nie ma faworyzowania nikogo, po prostu kto pierwszy dostał maila, ten jest pierwszy na liście. I pierwszym jest Michał. Przy okazji pytałem również, kto chce być jak podpisany. Jeżeli ktoś chciałby z imienia i nazwiska, to jest imienia i nazwiska. A ktoś chciałby tylko z imienia, to jest tylko z imienia. To zaczniemy od Michała. Pierwsze zadanie jak na razie to frontend i tutaj specyficzny. Pluginy robione w Eclipse przy użyciu narzędzi SWT i JFaces. Takie narzędzia wynikające z architektury klientów, duże korporacje i ich poddostawcy. Mam to ogromne szczęście, że firma inwestuje w ludzi i ich szkolenia. Dlatego moje pierwsze zadania to przeniesienie etykiety wyświetlającej numer wersji w odpowiednie miejsce w oknie, budowa okienka z tabelą, w której będzie działało filtrowanie wyświetlonych wyników i ich edycja, przeniesienie poleceń z paska do menu kontekstowego z dostępnością pewnych opcji zależnie od rodzaju wybranego obiektu, stopniowe porządkowanie niezbyt elegancko napisanego programu, przenoszenie pewnych funkcjonalności do oddzielnych klas w celu ich późniejszego wykorzystania. Jak na razie wiele pracy jest otwórcze i zakładające wykorzystywanie gotowych rozwiązań, ale to też ponoć ważna umiejętność według naszego team leadera. A przy okazji poznajemy, jak zbudowane jest oprogramowanie, z którym pracujemy. Podpisana umowa o pracę zakłada spory poziom poufności, więc nie mogę pisać za bardzo o szczegółach pracy. Następnym etapem będzie, zaczynamy jutro, stworzenie prostej przeglądarki, która ma wyświetlać dane zależnie od informacji pochodzących z softu tworzonego przez drugiego, nieco tylko bardziej doświadczonego ode mnie kolegi. Co mnie zaskoczyło? Sam nie wiem, nie miałem niemal żadnych oczekiwań skonkretyzowanych. Na duży plus, ale tego się spodziewałem, bo część osób tu pracujących znam, świetna atmosfera, żaden Janusz Soft. Jesteśmy wydziałem programowania zachodniej firmy obsługującej potentatów z różnych branż. Kilka liczb. Niemal 10 lat temu firmy stanowiły 4 osoby, dzisiaj to 20 osób, a w tym czasie odeszły z firmy zaledwie 2 osoby. W czasie rozmowy przed podjęciem pracy pytałem szefa, pod jakim kątem mam się szkolić. Usłyszałem Java ogólnie, kolekcja i XML. Tymczasem pierwsze zadania są wybitnie frontendowe, ale co tam. Na kolekcjach też sporo pracuję, a i programowanie obiektowe poznają. To moje doświadczenie z pierwszych dni pracy jako programista. Może w jakimś stopniu ci się przydadzą. Dodam tylko, że na razie jestem bardzo zadowolony z podjętej decyzji o przebranżowieniu, choć wiem, że spora w tym zasługa faktu, że wiedziałem, z kim będę pracować. Pewnie mało kto ma taki komfort. Następny mail z zadaniem jest od Marcina z bloga webd.pl, jak się to się czyta. Część z tych technologii, które tu widzę, nie miałem z nimi do czynienia, czyli wybaczcie, jak skróty źle przeczytam albo nazwy. Moim pierwszym zadaniem jako programisty było przepisanie 2 projektów opartych o CMS Liferay, Portlety plus Teams na framework Bootstrap, wtedy w wersji 2. Niby nic dziwnego, ale jak się okazało, Liferay ma pod maską swojego przerobionego Bootstrapa. Czyli moim zadaniem było napisanie Bootstrapa Liferay AUI na Bootstrapa czystego. Wtedy też pierwszy raz miałem do czynienia z frameworkami FTL. Od klikania i pisania odpadły mi ręce. Najgorszy był jednak zawód, jak AUI nadpisało moje style, czy JavaScript nie działał, bądź ID szalało po stronie. PS, jak przyszedłem do pracy pierwszego dnia, to musiałem formatować komputer. I tak miałem szczęście, ponieważ mój kumpel nie miał komputera przez 2 tygodnie.
kolejny mail jest od Jana, Jan Jakub Jurec. W te wakacje miałem przyjemność pierwszy raz pracować. Skoczyłem na staż wakacyjny w dużej korpo do działu zajmującego się zarządzaniem VCS. Wymagany był Python, Bash i trochę Linuxa. Przez 3 tygodnie zrealizowałem z kolegą stażystą następujące zadania. Odczytywanie struktury repozytorium SVN z XML-a i sprawdzanie poprawności tego repozytorium. Sprawdzanie, czy eksternale SVN-owe są poprawne i ich dokumentacja. Oba zajęły tydzień. Rozgrzewka. Przetłumaczenie, otestowanie i odokumentowanie programu, około 2000 linii kodu, napisanego w Pythonie 2.7. Miał działać pod 2.6, 2.7, 3.3 i 3.5. Program Pythonowy był wraperem do SVN-a. To zajęło 4 tygodnie, około 200 UT i FT napisanych. UT to chyba unit testy, czyli 200 unit testów, poprawcie mnie, jakby tu chodziło o coś innego, nie spotkałem się z takimi skrótami. Zaprojektowanie, stworzenie, dokumentacja systemu, który miał samodzielnie realizować taski wystawione w Redmine. Trzeba było ogarnąć Redmine, Jenkins, Celery, Flask, Docker. Niecałe 2 miesiące. Bardzo wiele się nauczyłem, uczyłem się w pracy, w domu odpoczywałem. Świetnie to wspominam. Kolejny mail z zadaniem od Marka Witkowskiego. Moim pierwszym zadaniem w pracy jako junior developer było wyniesienie do śmieci kartonów, który przyszedł mój sprzęt do pracy. Następnie musiałem wszystko rozpakować i podłączyć, a były to dwa monitory 24-calowe, laptop, mysz bezprzewodowa i klawiatura. Cały sprzęt nowy, więc wiadomo, fajne uczucie. Kolejnym zadaniem było przygotowanie środowiska pracy, czyli instalacja maszyn wirtualnych, IDE i reszty niezbędnego oprogramowania. Wszystko to w sumie trwało cały dzień, a przez kolejny tydzień do moich obowiązków należało przeczytanie dokumentacji frameworka Symfony. Taka ciekawostka. Jako ciekawostka pamiętam, że kiedyś też mieliśmy w pracy trochę rzeczy do poskręcenia i produkt manager zapytał dwóch stażystów, czy dwóch nowych pracowników, teraz nie pamiętam dokładnie, który z nich ma skończonego inżyniera. Jeden dumnie się odezwał, ja mam inżyniera. To powiedział, okej, to sobie poradzisz, to ty poskręcasz krzesło. Kolejne zadanie od Tomasza. Cześć, pracuję jako PHP developer w firmie związanej z branżą e-commerce. Pierwsze 2 dni pracy poświęciły na spokojne postawienie środowiska oraz konfigurację Dockera, co przy wielkości platformy nie było proste. Lecz tutaj pomogli starsi starzy współpracownicy. Pierwszym zadaniem, o ile można tak nazwać, było stworzenie testowego modułu promocyjnego w serwisie. Moduł administracyjny z dodawaniem, edycją, usuwaniem promocji na produkt kategorię oraz wpięciem mojego modułu do strony głównej serwisu. Zadanie zajęło mi około 2 tygodni, w trakcie których poznałem najważniejsze moduły platformy oraz napotkałem masę problemów, które są częste w późniejszej pracy. Zagadnienie stref czasowych, struktura baz danych, migracje, praca ze słabo udokumentowanym kodem, poznanie IDE oraz firmowych zasad używania Gita. W międzyczasie uczestniczyłem w spotkaniach skramowych, co także pozwoliło mi wdrożyć się w tę metodologię. Tyle i aż tyle. Nie było aż tak strasznie, jedynie na początku przeraził mnie ogrom platformy, która dopiero po dłuższym czasie odkrywa swoje tajemnice. Kolejny na liście jest Kamil. Miał on do napisania aplikację, która umożliwia importowanie plików XLS i XLSX do bazy danych. Po stronie serwera był Tomcat, Hibernate i Spring MVC, baza danych to Postgres. Do parsowania plików XLS oraz XLSX wykorzystywana była biblioteka Apache Poi. Frontend aplikacji to był HTML5, JSP, jQuery i Bootstrap. Odnośnie tego maila tej osoby, był to taki mail z zadaniem rekrutacyjnym, mniej więcej czym się ma zajmować w pracy i wymieniłem z tą osobą o 2-3 maile. Chodziło o to, że to zadanie nie było napisane aż tak dobrze, bardzo chaotycznie, ponieważ jest to osoba, która chyba skończyła technikum, w Javie bardzo krótko pisze i wysłał mi swoje zadanie, czy mogę mu coś doradzić. Po mailowaniu z nim okazało się, że firma, do której aplikował, była zadowolona z tego, co napisał. Mówili, że patrząc na jego doświadczenie, właściwie brak doświadczenia w branży, to co napisał jest bardzo w porządku, że praktycznie nie zdarza się, że osoba bez doświadczenia napisze tak dobrze, tak stosunkowo trudne zadanie i dostał możliwość podjęcia stażu w tej firmie, czyli widzicie, że nawet jak praktycznie nie ma się doświadczenia, a się weźmiecie za siebie, napiszecie jakieś zadanie rekrutacyjne, chaotycznie, ale widać po nim, że coś tam łapiecie i uczycie się, to zawsze jest szansa na jakiś staż, na którym często uczymy się więcej niż na przykład na studiach. Kolejna osoba, kolejny mail to Michał Franc z bloga mfranc.com. Dawno temu to było. Pierwsza praca to była taka śmiechowa firma znajomych, których serdecznie pozdrawiam, to również ich pozdrawiam. Było ich 3 i wzięli pod swoje skrzydła darmowych stażystów. Tak, pracowałem za darmo. Robiłem jakiś śmieszny portal społecznościowy, który nie miał szans przetrwać na rynku i ogólnie był bez sensu. Trochę ASP, .NET plus SQL, głównie siedziałem w bazie i pisałem repozytorium. Pierwsza poważna praca to był taki projekt w SharePoincie. Aplikowałem na stanowisko programisty webowego, nie wiedząc w ogóle co to jest HTTP, znając lekko podstawy HTML-a i CSS. Jedyne moje doświadczenie to było wyklikiwanie webformsowych apek w Visual Studio. W tej pracy siedziałem i przerzucałem 1000 XML z jednego miejsca na drugie. Uszkodziłem bazę danych SharePointa do tego stopnia, że nie dało jej się już zmodyfikować. Wtedy też pierwszy raz spotkałem się z JavaScriptem i czymś, co nazywało się jQuery. Teraz znowu przeczytam imię, ponieważ jestem najgorszą osobą do czytania imion. John Rezik, twórca jQuery, wtedy to był mój guru. Oj, jakie cuda można było w jQuery robić. Pamiętam, jak czytałem to Ajax,
i nie wiedziałem, o co chodzi i po co to. Dużo czasu spędziłem męcząc się SharePointem i narzekając na kod, że jak to taki beznadziejny kod można napisać. Wtedy pamiętam słowa seniora, że dorośniesz, to rozumiesz. No i zrozumiałem. Do dzisiaj nie wiem, czy ten cały projekt SharePointowy został kiedykolwiek użyty. Raczej nie. Kolejny mail jest od Rafała. Cześć. W moim przypadku pierwsza instalacja Eclipse, Android Studio, SVN. Na początku jakieś proste zadania w istniejących projektach w branży mobilnego handlu. Zadania takie jak poprawa layoutu, jakieś proste zadania programowe, np. wychwycenie listenera plus akcja, dodanie filtru, zmiana formatowania wyświetlanej liczby. Przede wszystkim chodziło o to, aby trochę poznać projekt oraz sprawdzenie moich umiejętności radzenia sobie z zagadnieniem problemem. Następnie chyba nawet w pierwszym miesiącu jednoosobowa praca nad nowym projektem Picture Digital Signage Player, widzicie jak nazwę pięknie przeczytałem, macie to oczywiście w formie artykułu, żeby czytać poprawnie po swojemu. PS, ze względu na studia stacjonarne, praca 3 dni w tygodniu, plus jak mam czas na nadgodziny, to ile tylko chcę. Zadanie od kolejnej osoby, podpisała się ona jako Gonczor. Jestem backendowcem robiącym Django. Pierwsze zadania w pracy dotyczyły jednak postawienia serwera testowego Linux plus wbudowany dżangowski serwer do testowania aplikacji androidowej projektu. Nawet bez konfigurowania jakiegoś szczególnego środowiska, dockerów, etc. Pierwsze stricte programistyczne zadanie polegało na stworzeniu komend serwerowych. Django ma coś, co się nazywa Management Commands do automatyzacji części pracy, która musi być powtarzana cyklicznie. Miałem ściągać maile ze skrzynki, parsować raporty CSV i zapisywać bazę danych. Zacząłem z dość grubej rury, do tego stopnia, że część kodu była copypastą, której za bardzo nie rozumiałem i nieco się stresowałem tym, że nie sprostam dużemu zadaniu, ale po miesiącu siedzenia na tym jakoś się udało. Szef okazał się pomocny i wyrozumiały dla moich braków. Raporty schodziły, nauczyłem się, co to jest CSV, jak działają modele w Django, jak działa masa niuansów Pythonowych, takich jak przechodzenie między strefami czasowymi, co przyprawiło mnie o sporo bólu głowy na początku. Jak dodawać to do panelu administracyjnego, tworzenie relacji, obsługa baz danych i masa innych. Trochę mi to też uświadomiło, że wszystkiego idzie się nauczyć, wolniej lub szybciej, ale ciężką pracą można wiele zwojować. Ciekawa jest też historia otrzymania pracy. Otóż zniechęcony niepowodzeniami szukania pierwszej pracy jako programista, szukałem pracy jako drzewowiec, zacząłem rozglądać się za czymś innym i trafiłem na ofertę kuriera rowerowego. Pierwszym pytaniem wysyłającego ofertę, kiedy się do niej zgłosiłem, było: a nie robi pan przypadkiem w Pythonie? Bo mamy nasze systemy w Django. Cóż, skojarzył mnie chyba z jakiejś grupy dla programistów. I oczywiście mówiłem, że jak ktoś prześle zadanie, to może coś zareklamować swojego, niektórzy reklamują swoje blogi. Akurat autor chciał zareklamować swój open source'owy projekt tworzenia inteligentnego domu w oparciu o Raspberry Pi i Androida, do którego aktualnie szuka pomocników. Link do GitHuba macie na wpisie na blogu. Jest to server Pi, dokładny adres to jest github.com/gonchor/server.py. Najlepiej sprawdźcie sobie ten projekt na wpisie na blogu. Tam na pewno traficie na ten link. Kolejny mail, Michał Gellert z blogu michałgellert.pl/blog. Mam na imię Michał, 1,5 roku doświadczenia jako programista, cały czas w tej samej firmie. Wspomnienie mojego pierwszego zadania jest zabawne, ponieważ nie poradziłem sobie z nim. To znaczy na początku oczywiście była to trauma, ale po kolei. Dla mnie była to w ogóle zmiana branży, to znaczy pracowałem wcześniej na magazynie, za cywilizacji w malutkiej wiosce, ale dojeżdżałem na studia i po ich kończeniu udało mi się załapać pracę. W ogóle przez Facebooka napisałem, czy ktoś mnie chce, dostałem kilka telefonów i zatrudnienia. Pierwszym zadaniem było w module aplikacji pamiętającej Java 6 w technologii GWT sprawdzić, czy spinnery, pola rozwijane, w zależności od konfiguracji w innym miejscu, dodawało się po kliknięciu z coraz mniejszą liczbą wartości. To znaczy, jeśli było max 6 wartości, to można było dodać max 6 spinnerów. Jeśli któraś z wartości została ustawiona, to liczba możliwości na pozostałych spinnerach była zmniejszana właśnie o tą wartość. Na bieżąco konsultowałem swoje pomysły na rozwiązania, ale żadne z nich nie spodobało się szefowi. Teraz nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł poradzić sobie z tym zadaniem, ale wtedy była to masakra. Po tygodniu wreszcie szef usiadł ze mną i rozwiązał. Także początek był dla mnie ciężkim okresem. Z następnym zadaniem już sobie radziłem, ale nauczyłem się też najważniejszego. Rozmawiać, pytać, jeśli czegoś nie potrafisz. Szkoda tracić czas i zmuszać się nad czymś przez 6 godzin, co i tak nie doprowadzi do rozwiązania, jak zajęcie 15 minut koledze sprawi, że rozwiążesz 3 godzinki. Aktualnie, jeśli zdarzy mi się zadanie, z którym sobie nie radzę, to po prostu pytam. Ustawiam sobie okno czasowe, powiedzmy 30 minut. Jeśli w tym czasie nie poczyniłem kroku do przodu, to się do kogoś zgłaszam i proszę o pomoc. Chociaż zdarza się to coraz rzadziej. Aktualnie jestem w projekcie, który tworzyłem praktycznie od połowy, czyli sporo rzeczy po prostu wiem, jak działa. Mail od kolejnej osoby, podpisany jako William. Może nie jest to Java, tylko webdev. Ale pierwsze zadanie dla gościa jeszcze w czasie nauki w technikum. Samodzielnie wykonaj system CRM w wersji wielojęzykowej wraz z API dla aplikacji mobilnej, spełniające wymagania podane w specyfikacji. To było trochę dużo, jak na człowieka bez jakiegokolwiek doświadczenia, tym bardziej, że do tamtego momentu specjalizowałem się raczej w C++, a w technologiach webowych stawiałem dopiero pierwsze kroki. Kolejny mail od użytkownika, który podpisał się jako The Dilly? Moje pierwsze zadanie w pracy jako programista dotyczyło oprogramowania SolidWorks.
Moim zadaniem było stworzenie programu, który konwertowałby pliki SolidWorks z rozszerzeniem SLDPRT i SLDASM do rozszerzenia SMG, który był obsługiwany przez program SolidWorks Composer. Cały program był wykonany w Visual Studio, WPF, język C#, z użyciem biblioteki SolidWorks. Program był prosty i głównie polegał na wyborze plików do konwersji, poprzez dodawanie do listy wybranych plików z okna dialogowego i kliknięcie przycisku, który robi całą robotę. Otwierał wybrane pliki, jeden po drugim w programie SolidWorks i zapisywał je z rozszerzeniem SMG wybranej przez użytkownika ścieżce. Program był potrzebny, gdyż większe pliki potrafiły się otwierać i zapisywać przez kilka godzin, więc o wiele łatwiej i wygodniej było zautomatyzować ten proces. Kolejny Tomasz, mail od Tomasza. Takie pierwsze zadania, które myślę, że chyba większość dostaje. Po pierwsze, uruchomić sobie środowisko, zmienić wywołanie jakiejś metody na inną lub jakieś inne proste zadania po to, by zapoznać się z workflow, w moim przypadku z Jira, na początku SVN, później Git, to znaczy gdzie komitujemy, jak wygląda review, poprawki, merge. 3. Otestować jakąś custom service. 4. Drobne refaktoringi, na przykład zmienić jakieś operacje na listach, na streamy i lambdy z Java 8. Bartosz, mail od Bartosza. Jako Android developer na praktykach miałem za zadanie czysto programistyczne dodać do istniejącej aplikacji śledzenie GPS, zapisywanie jej do lokalnej bazy danych, plus notyfikacje wysyłane z GCM oraz zaproponować, jaka zwrotka ma być zwracana z serwera. Dodatkowo projekt w Eclipse i miałem go przenieść do Android Studio. Kolejna osoba, Marcin. Marcin wysłał następujące rzeczy. W pierwszej pracy, a właściwie podczas dwumiesięcznych praktyk, między innymi najpierw miałem zapoznać się z dokumentacją Springa, skonfigurować środowisko, Gita, zrobić code review jednej klasy, skomunikować za pomocą Resta już napisane mikroserwisy, napisać klasę przechwytującą rzucone exception i zapewnić odpowiedni komunikat, napisać testy jednostkowe funkcjonalne, JUnit, napisać mikroserwis odpowiedzialny za logowanie błędów. Autor chciał zareklamować aplikację, którą pracuje. Jest to aplikacja dla youtuberów o nazwie CommentScatter, www.commentscatter.tk. Znowu zapraszam do tego materiału w formie wpisu na blogu, tam możecie przeczytać sobie wszystkie rozszerzenia, które źle czytam i kliknąć na linki osób, które chcą coś zareklamować, w końcu poświęciły czas na napisanie maila z zadaniem, to można zerknąć na ich projekty, tak w ramach odwdzięczenia się. Kolejny mail jest od Adama. W pierwszej pracy jako pierwsze zadanie dostałem poprawę i pisanie interpreterów, które przez kopiowanie faktur VAT z PDF za pomocą regexów wyciągały interesujące firmy dane. Aplikacja typowo ERP. Następnie jest Bartomiej Kiełbasa z bkiełbasa.pl, jego blog. W mojej pierwszej pracy od razu rzucili mnie na głęboką wodę. Mój szef posiadał swojego autorskiego CMS-a. Podpięty pod niego było forum PHPBB by Przemo, chyba. W taki sposób, że użytkownicy się dublowali. Jak ktoś zakładał konto w CMS-ie, to równocześnie było zakładane na forum, czyli miały dwie niezależne bazy danych z synchronizowaną tabelą użytkowników. Problem polegał na tym, że gdy zalogujesz się w CMS-ie i przejdziesz na forum, to musiałeś się zalogować jeszcze raz. Działało to też tak w drugą stronę. Moim zadaniem było zrobienie pojedynczego logowania. Jak logujesz się na forum, to automatycznie ma być tworzona sesja po stronie CMS-a i vice versa. Moim kolejnym pierwszym zadaniem było naprawienie buga w rozliczeniach. Przy rozliczeniu kwot prowizji na koniec miesiąca trafił jakiś błąd, który dla niektórych osób powodował za nisko wystawiające się faktury. Wtedy zmieniłem pracę i jako jedyny deweloper rozwijałem CRM-a dla małej firmy parafinansowej. Inne moje pierwsze zadanie to było zmienienie tekstu w stopce w sklepie opartym o Magento. To było moje pierwsze spotkanie z tym tworem, więc zajęło mi to tylko 4 godziny. Następnie jest Maciej. Może miałem trochę łatwiej niż inni. Nie przechodziłem procesu rekrutacji. U mnie w firmie szukali kogoś do wsparcia przy systemie. W jednej chwili odeszło 3 programistów. Podjąłem wyzwanie. Głównie dlatego, że wcześniej przez 6 lat pracowałem na bazach danych i mam tego dość. Oczywiście mam podstawy Java i ostrzegałem szefów, że nie od razu zastąpię kolegów seniorów. Potrzebuję czasu na wdrożenie, poznanie technologii, Maven, Spring, Hibernate, GWT itd. Powoli się wkręcam. Do tej pory miałem zadania typowo na poznanie systemu, w którym pracuję. W skrócie. Usuń jakąś funkcjonalność, dodaj kolumnę do raportu, zmodyfikuj nazwy w słownikach, dodaj nowe zasady autoryzacji, a także, tego chyba nikt nie lubi, testowanie. Dużo mi to wszystko dało. Może pełnej swobody w poruszaniu się po paczkach jeszcze nie mam, ale na pewno jest dużo lepiej niż na samym początku. Teraz zostało następne zadanie. Wdrożenie panelu do zgłaszania błędów. Założenie jest to prosta funkcjonalność, ale dzięki temu przejdę całą ścieżkę wdrażania nowej funkcjonalności. Ku mojemu zdziwieniu, mam bardzo duże wsparcie ze strony zespołu. Nie spodziewałem się tego. Na każde, nawet na najbardziej noobskie pytania chętnie odpowiadają i w każdej chwili mogę liczyć na ich pomoc. Oczywiście przyjąłem, że zapytanie kolegów to jest ostateczna instancja, próbuję sam doszukać rozwiązania problemu. Jestem zadowolony, chociaż mam świadomość, jak długa droga mnie jeszcze czeka. Mam nadzieję, że to pomoże. PS, tak naprawdę dzięki twojemu e-bookowi zrozumiałem, że nie ma się czego bać i dlatego postanowiłem spróbować. Nie żałuję, dziękuję. Kolejna osoba, Maciej Aniserowicz
z bloga devstyle.pl. Swoje pierwsze prawdziwe zadanie jako programista otrzymałem na praktykach po czwartym roku studiów ponad 10 lat temu. Musiałem napisać program, który zintegruje się z bramką SMS-ową Ery i pozwoli na wysłanie wiadomości, biorąc pod uwagę aktualny stan konta użytkownika, realizowany za pomocą tokenów. Prawdziwym wyzwaniem było jednak osadzenie tego programu na toolbarze w przeglądarce Internet Explorer 6. Do dziś pamiętam satysfakcję, gdy po dwóch tygodniach walki z obiektami COM i wpisami w rejestrach dostarczyłem działające rozwiązanie. Kolejny mail jest od osoby, która podpisała się pod pseudonimem Jacek Poczwarka. Jestem z bloga igitara.pl. Jakie były moje pierwsze zadania w pracy? Pierwszego dnia jedyne co dostałem to laptop z Windows 10, a resztę miałem sobie sam skonfigurować według własnych potrzeb. Miałem wolną rękę, jeżeli chodzi o wybór programów, które będę używać. Była to mała firma, więc nie było z tym problemu. Jako że była to praca web developera, to użyłem wszystkiego, co używałem do celów prywatnych. Atom, FileZilla, Gita i Chrome Canary z podstawowych narzędzi. I do tego kilka mniejszych narzędzi. Gdy do południa skonfigurowałem już wszystko jak należy, to zabrałem się za przerabianie projektu. Musiałem się nauczyć CMS-a Kirby, jak działają w nim skrypty, jak działają w nim pluginy. Do końca dnia udało mi się napisać jeden z kalkulatorów używanych na jednej ze stron firmowych do przeliczenia wartości liczbowych. Kolejne zadania to głównie pisanie wtyczek i pluginów w PHP i JS-ie. Czasami używałem Ajaxa i jQuery. Jak trzeba było, to rozbudowywało się głównego CMS-a według własnych potrzeb. Kirby jest jednym z tych lekkich CMS-ów, więc praktycznie w sobie nic nie ma. Dzięki temu strona się szybciej ładuje i jest lepiej indeksowana w Google. Ale jednak trzeba poświęcić czas, by wszystko działało pod naszej myśli. Kolejny mail, Arkadiusz Benedykt z bloga benedykt.net. Akcja taka, zostałem zatrudniony mimo, że nie znałem C#. To nie były czasy, gdzie ofer dla deweloperów było na pęczki, a C# był językiem tak niszowym, że nawet nie wiedziałem, co się pcham. Rozmowa poszła spoko i deweloper, który mnie rekrutował, powiedział dyrektorom, że chce mnie, a jeśli nie, to ma to w dupie. Słuszne podejście. Dyrektory chciały kogoś innego, kto na rozmowę przyszedł w garniturze. Koniec końców jestem. Oglądam system, który mam rozwijać. Kupa długu, kupa dziwnego kodu, a ja bez wiedzy o C#. Za co by się zabrać? Najlepiej za coś, co można zrobić na boku, co da wartość, ale nie zepsuje istniejącego kodu. Coś, co jak się nie zrobi, to nie będzie tragedii. Padło na konwersję kwoty na fakturze do zapisu słownie. Obecny by mniej więcej kali chcieć tyle. Więc postanowiłem to ucywilizować, a przy okazji nauczyć się C# na tym. Zatem pierwsze zadanie to konwersja kwoty do wersji słownej. Na koniec moje dwa pierwsze zadania. Nie są to moje całkiem pierwsze zadania jako programista, ponieważ na początku na praktykach zostałem rzucony w taki duży system HR-owy, z którym sobie po prostu kompletnie nie radziłem. Dłubałem w nim, czegoś się uczyłem. Byłem w tym kompletnie zagubiony i nawet nie pamiętam, jak dokładnie wyglądało moje zadanie. Dlatego opiszę pierwsze dwa zadania w mojej kolejnej pracy, w mojej ostatniej pracy jako Android developer, ponieważ tam konkretne zadania pamiętam. Czyli w ostatniej firmie, w której pracowałem, pierwszym zadaniem była zmiana koloru czcionki w przypadku określonego typu zamówienia. Proste zadanie, by zrobić pierwsze kroki w projekcie. Pomogło mi zapoznać się z logiką odpowiedzialną za typy zamówień. Była to mobilna aplikacja na Androida, którą kierowca odbiorał zamówienia w taksówce. Niby taki banał, ale miałem sporą satysfakcję, że przy następnej wersji aplikacji parę 10 000 taksówkarzy będzie korzystało z czegoś, w co miałem jakiś wkład. Drugim zadaniem w tej samej firmie było dodanie debug dialogu na ekran logowania aplikacji. O co chodziło? W przypadku, gdy budowaliśmy aplikację, wybieraliśmy jaki serwer, na jaki mają zostać wysyłane zapytania. Był serwer główny i parę testowych. Gdy tester chciał testować na innym serwerze, musiał prosić nas o zbudowanie innej wersji albo szukać skąd pobrać sobie wersję na inny serwer. Moim zadaniem było sprawdzenie, czy aplikacja jest zbudowana, by zostać udostępniona na zewnątrz, na przykład do wrzucenia na Google Play, czy jest zbudowana w trybie do wewnętrznego testowania. W przypadku użytku wewnętrznego na ekranie logowania miała pojawić się dodatkowa funkcjonalność odpalenia dialogu, w którym możemy zmienić serwer. Było parę serwerów predefiniowanych, albo można było jego dane wpisać ręcznie. I to tyle z pierwszych zadań jako programista. Dziękuję wszystkim, którzy podesłali maila. Myślę, że niejednemu się to przydało. Przypominam, że macie to w wersji tekstowej na blogu. Możecie to pobrać jako podcast, by komuś to podrzucić do słuchania po drodze. I zapraszam do kolejnego programisty po emigracji za 2 tygodnie. Cześć!